Hej, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. No i co? Próbujemy oddać zadanie, czyli te zioła. Jedno zadanie odbiliśmy, próbuję dobić do tego 40, chociaż 9 levelu. Teraz pytanie, czy ja się stąd wydostanę? Jest jakaś droga ku górze? Jest. Tak, dla przypomnienia, zbieraliśmy zioła, poczekajcie, bo teraz tak, mieliśmy takie dwa zadania, prawda? A nie, tego z niedźwiedziami i łysym nie wzięłam, także okej. W każdym razie, jednej kobiecie... Wow, już te rzeczy odnieśliśmy, natomiast jeszcze jedna nam została, zobaczymy ile dostaniemy za to expa, które jest akurat teraz bardzo ważne dla nas. Jeżeli chciałabym pokonać tę meduzę, to no, powinnam troszeczkę jednak levelować do góry. No jest tak, czy tędy się dostaniemy? Jest tu jakieś przejście? Dla kunia. Chyba da sobie radę. Proszę, prawie jak kwiat kwitnącej wiśni. Tfu. Państwo. No nic, kawy jeszcze nie było, bo bym musiała się posiłkować tą kawą, z tego co widzę, ale to może przed następnym odcinkiem. You're back. Do you have the ingredients? I do. Very good. Now I'll be able to make a new store of elixir. But first, I need to make sure it's safe for human consumption. The vial on the table is my last dose. I saved it especially for you. I'm not drinking anything with bear dung mushroom in it. Don't be silly. Drink it and you'll be impervious to petrifaction. I'm not sure about this. What? You believe my elixir works, don't you? Wierzę, że eliksir działa. No nie bardzo wierzymy tak naprawdę. Dobrze, weźmy, że wierzymy. Może być ciekawiej, prawda? If it does what you say it does, I'd be a fool not to drink it. Yes, drink it all down. I noticed something while testing the elixir on my life subjects. We all turn to stone when we're dead. They're not statues, they're my children. Co? Okej, okay, Houston, mamy problem. Czy ona mnie jakoś osłabiła? Chciałam zmienić broń. To moje dzieci? Jej się coś chyba popaprało jej się. No dobra. No, gdzie ona jest? Wyjdzie czy nie? Tak, mnie oszukać. Ona mnie trucizną, to ja ją odniem. Chyba mnie ubije, słuchajcie. No, teraz to fest, rzeczywiście nic nie widzę. No wątpię, żeby ona tak oszalała. Pewnie jest tu wyznawczynią kosmosa. No, no!
zrobiła? Oszalała babka. O. Ale ją poskładałam brzydko. No trudno, ona coś tu miała ciekawego napisanego. Kurczę, pytanie, czy ten eliksir w ogóle zadziałał, czy nie, nie? W linii dialogowej nic mi nie wskazywało na to, co? Okej, to teraz zmieniam zdanie. Widzę tutaj ludzką stopę i rękę, której wcześniej nie było widać. Natomiast z tego, co widzicie, wskoczył nam level, z czego się bardzo cieszę. Mam 47, a to jednak jeszcze jest delikatnie za mało. W każdym razie, na mapie mamy jeszcze tak, podbój, który sobie dzisiaj zrobimy, ponieważ mamy to polis wrażliwe na atak. Także nim opuszczę tę wyspę, to chciałabym to zrobić. Mamy też dwa zadania właśnie z większym expem. Zemsta wilka i całą niedźwiedzia, więc spróbujmy sobie może. A może najpierw tak. Punkt widokowy, że tak powiem, i zemsta wilka. Żebym mogła tutaj po prostu potem szybko się tepnąć i wrócić. 225 metrów. A tu biegniemy. Czy ktoś tu maluje jakieś obrazy? No to wygląda, ale no nie powiedziałabym, że ma talent. Niestety. No, dawaj Kassandra do góry. Jeszcze te 100 metrów przed nami. No jest miejsce naszej synchronizacji. No, nie byłam dokładna i zaowocowało to pauzą. A to też jest chyba świątynia Artemidy, z tego co widzę. No jest, świątynia Artemidy, to by się zgadzało. To teraz tak, kolejne zdanie, które powinno być gdzieś pod nami, a mianowicie będzie gdzie dokładnie? Magazyn celny. Calm down and tell me what's wrong. My husband, he's late. No, missing. He and his friend have tracked a giant wolf south of Mytilene. They want its pelt. He better be a good hunter. Without knowing, all I can do is worry. If you say so. Can I hire you to find my husband and kill the giant wolf for me? Why would I need to kill the wolf? I can just bring back your husband and his friend. If you don't, those two idiots will continue their hunt. I need this nightmare to stop, and I'll give you my husband's helmet as payment. Ciekawe, czy mąż na to pójdzie, żeby ten hełm oddać. I'll find your husband and kill the giant wolf once and for all. Thank you, Mystios. If there's anything I can do to help. What makes you think it's not just an ordinary wolf? My husband says it's twice the size as any he's seen. Where south of Mytilene did he track the wolf to? He tracked it southwest to the mountains and set up a lookout near a shrine. I'll find your husband and his friend and kill the giant wolf for you. May Artemis guide your arrows. Jakże miło. Już pięknie ten świat jest zrobiony. Ale tęsknię chyba trochę za pustynią. Kurczę. Za tym piachem w uszach i w nosie, prawda? Teraz tak, nim dobiegnę, to pytanie. Na co wydać punkt zdolności, który mamy dostępny? Hmm.
Mogłabym ten ogień do końca ulepszyć. Mogłabym ulepszyć leczenie. To mi wystarczy. Mogłabym też pokusić się o oswajanie. Nawet mamy wolne miejsce na dole, więc całkiem... Kurczę, byłoby to dobre. Był dobry ruch z mojej strony. Niemniej jednak ja czuję, że bym chciała jednak wydać w coś innego. Tylko w co dokładnie? Sekrety tu raczej nie. Mamy tego mnóstwo. Tu mamy zbyt mało miejsca. Przydałoby się jeszcze jedno. Ale chyba właśnie ono się odblokowywuje dopiero przy 50 poziomie. Mistrzostwo skradania ewentualnie. No tutaj wszystko wymaksowałam. Z tych rzeczy, które używamy. Więc chyba weźmiemy jednak ten ogień. Będziemy mieli z głowy. Tak, jeszcze co najmniej 3 punkty przed nami, więc... Kuń. No to wybrałam ścieżkę chyba... Come on. Jakoś sobie poradzimy. Ja tam widzę 2 dziki, wilka natomiast nie widać. No, tu mogli się bardziej postarać i ten koń mógł przebiec, no ale niech to będzie. Teraz tak, widzę, że tych dzików musimy się pozbyć, nie ma innej opcji. Aby tu nam tym przeszkadzać. No, pięknie. I polowanie na dziki. W tym momencie to nabiera jakiegoś innego znaczenia. Bolało. Dobra, to jest jeden. Ale oczywiście... Może to nie jest drzewo, w każdym razie i tak nam pomoże. No, Kassandra, dawaj do góry. Tutaj czuję się bezpieczniej, nie mówcie, że nie. To bardzo ładnie weszło. Oho, już mamy trupa niestety. Coś jeszcze tutaj fajnego widziałam, co to było? Właśnie. Mamy starożytne tabliczki 4, więc może w końcu... Zapomniana kapliczka Posejdona. Więc może w końcu będziemy mogli coś na statku ulepszyć. Natomiast to będzie kolega czy mąż? Found one. Killed by the wolf. I wonder if this is the husband. Blood. The wolf must have dragged the other man. To a cave, maybe. I te zadania mocno mi przypominają te z Wiedźmina. Jest jaskinia. Jaskinia białego wilka. Ale wilk ubity. It's huge. But if it's dead, what killed these men? Chyba, że to nie ten wilk. No to jest super. Albo niedźwiedź. Może znaleźli niedźwiedzia. Trochę za ciemno, no za ciemno, owszem, ale... Who's there? A woman sent me to kill a giant wolf and save her husband and his friend. I'm the friend. Her husband, he's dead. We killed a giant wolf, but she was full of pups. A terrible mistake. We didn't know. What's down there? We, finished skinning the sea wolf, then heard a sad and terrible howl. It was the mate. It tore into my friend and dragged me here. It's waiting. It wants revenge. You've got to kill it, or we die. No, proszę.
Zobaczcie, możemy. Skazać i zostawić go na śmierć. To jest ciekawe, w końcu coś innego. Wilku, czas na wieczerze. Zasłużyliście na swój los. Pytanie. Mam robotę do wykonania, to wiadomo, a odpowiem raz inaczej, zobaczymy, co się stanie. You killed its mate and unborn pups. It seems fair. What? No! Don't leave me! Don't leave me! Ups. Zabił go. I tak go zabił. No nic, próbowałam uratować. No ale no, tak jak widzieliście. Ciało mogę podnieść. Wypalone ognisko? Ciekawe. I co my tu mamy? 49. O, 4000 z 600. No mąż i tak nie żył. Ciało zostawimy. Wilk ma swoją zemstę. No my ubiliśmy wilka, bo potem i tak dalej pewnie bym mordował, więc... Ona była taka duża, bo ciężarna. Spróbujmy się przenieść, powinno być szybciej, chyba że obadamy sobie tutaj to miejsce po drodze. No właśnie. Gdzie jest Kun? Już go wołam, ale widzę, że się nie śpieszy. Zbytnio. No i tak, i teraz... Let's go! A nie tak można było przyjechać, ale w innym miejscu, no kurczę. Kogo my tu mamy? Ateńczyków. A oni są tak osłabieni, że w zasadzie mogłabym to zostawić. Więc oddamy to zadanie, zwłaszcza, że już mamy 20 minut. Spróbujemy w 10 się zmieścić, natomiast podbijemy, spróbujemy podbić polis. Będzie raczej ciekawsze niż bawienie się tutaj w tym obozie. Nie będzie zadowolona z wieści. Husband hasn't returned. Please tell me he's coming. Your husband is dead. No! But I killed the wolf and brought you its pelt. You can take comfort knowing he was avenged. Comfort? Avenged? My husband is dead. Nothing will ever change that fact. Take his helmet and leave. Gdzie mam? 48. Hełm zabójcy wilków. No, trudno. Teraz tak. No proszę, blisko i na miejscu, jak cudownie. I'd make yourself scarce, Spartan. Seems like a battle is brewing, and I doubt the Athenians would think twice about cutting you down. I can't recruit the most fearless captains in the Greek world without a little risk, Eagle Bearer. Maybe you'd consider sailing with Sparta today. You have my crew. Let's match Poseidon's wrath with our own. No dobrze, zobaczymy, czy to będzie za pierwszym podejściem, czy niestety zajmie nam to więcej. Oto będzie bitwa na morzu! O kurczę, to może się na jednym podejściu nie skończyć. Co? No to świetnie nam poszło, słuchajcie.
To jakie my tu mamy szanse z nimi? No chyba nie bardzo w takim razie. Ale nas zblokowali. W ogóle nie mogę się poruszyć. Ale to jest, słuchajcie, to jest jakieś okrutne. Wczytaj ostatni zapis. Przecież oni mają czachy. My nie mamy z nimi szans żadnych. A ja muszę z tej wyspy teraz się ewakuować. No niedobrze, no. Myślałam, że w ogóle jakieś szanse będą. Natomiast, no tu jest... Nie wiem. Jak my możemy to teraz rozegrać? Head for overwater! Spróbujemy w takim razie dołączyć się do tej dwójki. No ale to wygląda to kiepsko, prawda? Musimy aż 4 statki zniszczyć. No, nie wygląda to dobrze. Ale nas kleją, ale nas kleją. No nie, najmniejszych szans w tej chwili. Niestety. W takim razie musimy wrócić. Do zatoki. No jeszcze takiej bitwy na wodzie nie mieliśmy i niestety akurat rzuciło nas na level, który jest nie do pokonania w tej chwili. Będziemy musieli w takim razie się rozejrzeć za innymi zadaniami na wyspie. Jeszcze mieliśmy chyba coś o niedźwiedziu, prawda? Sprawdźmy. Dokładnie. Nie wiem, co piją, ale musi być dobre. A na pewno mocne. No dobrze, to teraz zadanie z niedźwiedzia. Do you have fear in your heart? I should cut out yours just for asking. Ha! I have a highly lucrative job offer, a dangerous one too. If you had fear in your heart, you might not be fit for the task at hand. Fear is natural. It helps us survive. Ah, but survival is never guaranteed when facing bears. What do you want with them? I need some skins to make some breastplates. The best come from Chios Island, north of Chios City. I'll make one for you too, if you get them for me. I'll get the bearskins for you. Excellent! If you survive, I'll reward you with the finest breastplate ever created. Pewnie będzie kiepskiej jakości, ale zobaczcie, jaki ma, w zasadzie nie ma tak naprawdę na sobie. Gdzie znajdę te niedźwiedzie na wyspie? Where can I find them? In the haunted forest of Artemis, north of Chios City. Na północ w takim razie. You could talk about bears all day. I'll return when I have the skins. Do hurry. I've got paying customers waiting for breastplates made from those skins. I need to sail to Chios Island to get the bearskins.
No, czyli na Chios. I teraz tak, czy jak ja opuszczę tę wyspę? A, poczekajcie, coś tu mam jeszcze syn rybaka. Pewnie rybak z Eresos poprosił Kassandrę o pomoc w odnalezieniu syna, który rzekomo popłynął łodzią na spotkanie z dziewczyną. Nie, tu mamy jeszcze to do oddania. Moglibyśmy to zrobić. Teraz tak, pytanie, gdzie my mamy się dostać? Najlepsze niedźwiedzie futra można znaleźć na wyspie Chios, położonej na południe od wyspy Lesbos. Aż tutaj. W sumie mamy trzy zadania, możemy się pobawić. No ale tak, opuszczę tę wyspę. No dobrze, w takim razie oddajmy to zadanie. Opuszczę tę wyspę, udam się na Chios i znów będzie do podbicia. Lesbos, niestety. Będzie najpierw trzeba osłabić polis, więc chyba sobie to odpuścimy, a spróbujemy się tutaj w tym kierunku pobawić. Same dzisiaj złe wiadomości musimy dostarczać. Tu mąż jej nie żyje. Może ja sobie zaznaczę, bo widzę, że nie trafię. Ella. I tu będzie kolejna, niestety, kiepska wiadomość. Będzie tutaj machał na mnie po drodze. Jakieś dziecko w końcu. Any word on my son? Poczekajcie, i teraz co tam się stało? Doprowadziłeś do śmierci swojego syna. Twój syn uciekł z dziewczyną. Ach tak, syn był pod wodą. Czy to nie było to zadanie z Rekinem? Your son is dead. Drowned in his fishing net. No. My boy. My poor boy. I pushed him too hard. No nic, nawet nie było trzeba wybierać drugiej opcji dialogowej, żeby chyba sam doszedł do tego wniosku. No strasznie nieprzyjemny był. Co się odbiło na jego synu. No to teraz tak, no niestety, czy my możemy? Ha! Najlepsze jest to, że nie możemy się tu tepnąć, więc... Gdzie mamy najbliżej do portu? W zasadzie jest zarazowo. Więc wezwiemy Adrestię i przepłyniemy na Chios. Zdobędziemy tam skóry niedźwiedzia. Strasznie długo płynie, prawda? Z jednego krańca wyspy do drugiego. To powinni poprawić. Zaznaczmy sobie tę wyspę, gdzie ona tutaj jest. I tutaj też są jakieś fajne zadania do wykonania. No, będą śpiewać, to kiedy nasza rodzina wyjdzie spod pokładu i wychodzi. Nie wiem czemu, ale lubię się tak rozpędzić, a potem przejść. Nice.
w ten tryb. I co my tu mamy? O Boże. Nie wiem, czy to ja zrobiłam. Uciekamy. Nie mam ochoty teraz na walkę. Oni mnie gonią z kubańca. Ale może się znudzą. Tak, zostawiam ich daleko w tyle. No nic, była czołówka. Prawie. Właśnie, droga Adrestio, co my tutaj możemy statek? Czy my możemy coś poprawić? Na przykład właśnie kadłub. Zwiększa odporność Adrestii na uszkodzenia. Można zwerbować przybocznych, którzy pomogą ci podczas abordaży i zapewnią premię na morzu. No spróbujmy. Elegancko. Tu jeszcze nam starczy i na taran nam starczy. Chociaż te kosze z węglem mnie bardziej interesują. Nie starczy? Nie, drewna nam brakuje. No proszę, a ja tyle tego drewna nosiłam ze sobą, słuchajcie. Ciekawe. A tu się okazuje, że nam teraz drewna brakuje. Nasz nowy braciszek. I teraz tak, gdzie my tutaj możemy zdobyć skórę niedźwiedzia? No tak, bawiliśmy się tutaj troszkę. A, płaczący las. Zatoka obfitości? A jednak nie. W lesie myśliwych Artemidy, z tego co pamiętam, on tutaj nam mówił. No więc wybierzmy się może do tego punktu. Tej kobiecie, pamiętam, pomagałam. Ona próbowała do tych łowczyń. O, wrażliwe na atak. Cudowne. Ale... czekajcie, sprawdźmy, które to są levele. 4750, 4750. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Jeżeli na lądzie, to okej, ale... już mam niedźwiadka, proszę bardzo. Tylko na co mu taka popsuta skóra się pyta? I pytanie, ile takich futer potrzebuje? One mnie chyba przez tę wioskę tutaj nie przypuszczą. Spróbujmy jakąś prawą stroną. Jak daleko tędy nie zawędruje. Jak nie szukasz, to znajdziesz. Jak szukasz, to... chociaż już na wstępie jeden był, więc... nie będę narzekać. Proszę bardzo, i tego surowca nam zbrakło. O, słyszę. Mamy drugie. That's all of the skins. It's time to send back to Mytilene and collect my breastplate. No proszę, tylko dwie.
Czyli zadanie już możemy oddać, natomiast ja... They'll be on high alert here. That seems strange. No kurczę, no. Chyba wilk mnie wyczuł, co? Poważnie. No i tego wilka zostawię, niech sobie... Ups, niech sobie żyje. Myślałam, że trzymają się tylko tego obozu, a tu widzę, one spacerują po tym lesie, jednak jakiś tam łow dokonują. Chyba niedźwiedź kogoś zabił. Jakiegoś biedaka, kupca. Słyszałam, jak padał. Ale... No nic, nie udało się biedakowi przeżyć. I cóż my tu mamy? I wejście do jaskini. Okej, okay, to sprawdźmy sobie na ten moment. Mam jeszcze tutaj dwa punkty do odsłonięcia, ale ja bym chciała dostać się do miasta. Więc to będzie moim priorytetem, ale to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pa pa.